Cześć! Witam Was serdecznie, z tej strony Mateusz z kanału AstroLife. W tym filmie opowiem Wam o tym, czego możecie się spodziewać, obserwując planety przez dostępne dla amatorów przyrządy optyczne. Jest to film skierowany głównie do początkujących miłośników astronomii, dlatego uważam, że jest bardzo ważny. Zaczynajmy! Merkury krąży najbliżej Słońca, dlatego na niebie zawsze widoczny jest blisko niego, tuż przed wschodem lub tuż po zachodzie Słońca. W Polsce w sumie tylko przez kilkanaście dni w roku widoczny jest naprawdę dobrze gołym okiem. W większości przypadków lepiej poszukiwać go za pomocą lornetki. Zawsze widzimy go bardzo blisko horyzontu, więc jego tarcza silnie poddawana jest działaniu atmosfery. Merkury pokazuje nam fazy i to w zasadzie tyle jest w stanie nam zaoferować. Pozorny rozmiar jego tarczy nie przekracza 10 sekund kątowych, dlatego w dobrych warunkach dostrzeżemy jego fazy już przez mały teleskop, zwłaszcza przez teleskop konstrukcji Maksutowa lub refraktor. Wenus również krąży bliżej Słońca niż Ziemia, dlatego ona również pokazuje nam fazy. Jej obserwacje są dużo łatwiejsze, po pierwsze dlatego, że łatwiej ją zlokalizować. Jest najjaśniejszym obiektem na niebie w okresie dobrej widoczności, oczywiście oprócz Słońca i Księżyca, i oddala się od Słońca na dużo większą odległość niż Merkury. Fazy Wenus po raz pierwszy obserwował Galileusz swoją niewielką lunetą już 400 lat temu. Dziś o wiele lepsze instrumenty są w zasięgu astroamatorów i to za niewielką kwotę, wobec tego obserwacje faz Wenus są dostępne dla każdego początkującego miłośnika astronomii, niemal przez każdy teleskop. Pamiętaj, że Wenus posiada bardzo gęstą atmosferę, dlatego nie zobaczysz szczegółów jej powierzchni. Mars, czwarta planeta od Słońca, to wymagający obiekt. Jest dwukrotnie mniejszy od Ziemi i przeważnie znajduje się daleko od nas. Dlatego do obserwacji szczegółów jego powierzchni będziemy potrzebowali minimum 6- lub 8-calowego teleskopu w systemie Newtona lub nieco mniejszego dobrej jakości refraktora. Jednak co jakiś czas w okresach wielkiej opozycji już przez niewielkie teleskopy zobaczymy pociemnienia na jego powierzchni oraz czapy polarne. 6-calowe teleskopy pozwolą nam już na rozróżnienie poszczególnych struktur jego powierzchni, takich jak Syrtis Major, wyróżniający się wyjątkowo ciemnym zabarwieniem, a duże teleskopy pozwolą cieszyć się jeszcze większą szczegółowością jego tarczy. W doskonałych warunkach będziemy mogli dostrzec największą górę Układu Słonecznego, wulkan Olympus Mons. Obserwacje Jowisza są chyba najatrakcyjniejszymi dla podglądaczy nocnego nieba. Nie dość, że można zaobserwować dużo szczegółów na tarczy gazowego olbrzyma, to jeszcze interesujące są również zjawiska w systemie jego satelitów. Księżyce Jowisza, te odkryte przez Galileusza, czyli Io, Europę, Ganimedesa i Kalisto, zobaczymy za pomocą małej lornetki. Już tak niewielki sprzęt pozwoli nam podglądać, jak księżyce chowają się w cieniu wielkiego Jowisza. Mały teleskop dodatkowo pokaże nam ciemniejsze pasy równikowe gazowej planety, jednak zadowalające detale da nam dopiero 6- lub 8-calowy teleskop. Umożliwi dostrzeżenie wielkiej czerwonej plamy oraz większych pasów chmur w strefie umiarkowanej, dzięki czemu zauważymy jego szybki obrót wokół własnej osi. Dodatkowo taki teleskop pozwoli na obserwację tranzytów księżyców i ich cieni na tle tarczy. Duże teleskopy 12-calowe i większe pozwolą nam dostrzec wiele szerszych i węższych pasm w strefie umiarkowanej oraz wirów w regionach polarnych. Rozróżnimy ich kształty i barwy. W doskonałych warunkach możemy także dostrzec szczegóły powierzchni Ganimedesa. Obserwacje Saturna nie są chyba tak atrakcyjne jak obserwacje Jowisza, choć z pewnością wrażenie, jakie wywołuje podczas pierwszych obserwacji przez teleskop, jest najbardziej szokujące. Chyba każdy miłośnik astronomii pamięta noc, podczas której zobaczył planetę z pierścieniami po raz pierwszy. To naprawdę niesamowite, zapadające w pamięć przeżycie. Wystarczy spojrzeć na niego przez małą lornetkę, by zauważyć, że jest to obiekt o trochę dziwnym, rozciągniętym kształcie. Małe teleskopy wyraźniej pokażą nam jego tarczę oraz pierścienie oddzielone od planety, no i bez problemu zobaczymy już Tytana, jego największy księżyc.
Teleskopy ośmiocalowe pozwolą nam rozróżnić poszczególne pierścienie Saturna oraz zaobserwować w nich przerwę Cassiniego. Na tarczy planety dostrzeżemy jaśniejsze i ciemniejsze pasma, a blisko planety pokażą nam się dodatkowo mniejsze księżyce takie jak Rea, Tetyda, Dione czy Japet. W dobrych warunkach można zobaczyć także cień pierścieni rzucany na planetę oraz cień planety rzucany na pierścienie, choć wszystko zależy od aktualnego nachylenia Saturna względem Słońca i jego położenia względem Ziemi w Układzie Słonecznym. Większe teleskopy umożliwiają także obserwację przerwy Enkego oraz słabiej świecących księżyców Mimasa, Enceladusa i Hyperiona, choć w ich przypadku nachylenie planety także ma duże znaczenie. Pozostały nam jeszcze dwie najdalsze planety Układu Słonecznego, lodowe olbrzymy Uran i Neptun. Nie są tak duże jak Jowisz i Saturn i do tego są dużo dalej, więc ich pozorne rozmiary na naszym niebie są niewielkie. Urana w doskonałych warunkach zobaczymy gołym okiem, w lornetce nie będzie się niczym różnił od pobliskich gwiazd, choć możemy zauważyć jego zielonkawe zabarwienie. Dopiero teleskopy 6-8-calowe pokażą nam jego zielonkawo-niebieską tarczę, choć nie dostrzeżemy na niej żadnych szczegółów. Najjaśniejszymi księżycami Urana są Titania i Oberon, jednak ich wyłuskiwanie to zabawa dla posiadaczy dużych teleskopów i przede wszystkim dla tych, którzy obserwują pod ciemnym, przejrzystym niebem. Ambitniejsi obserwatorzy mogą pokusić się o uchwycenie słabszych księżyców Umbriel i Ariel, ale jest to prawdziwe wyzwanie. Neptun nie jest widoczny gołym okiem, ale jeśli tylko dokładnie znamy jego pozycję i orientujemy się na niebie, bez problemu zobaczymy go za pomocą lornetki. Korzystając przynajmniej z 6-calowego teleskopu i przy zastosowaniu dużego powiększenia dostrzeżemy jego tarczę. Natomiast przez 10-calowe i większe teleskopy możemy obserwować Trytona, jego największy księżyc. I to już wszystko w tym filmie, ale zanim spojrzysz przez okular swojego teleskopu, pamiętaj o dwóch ważnych kwestiach. Przede wszystkim teleskopy, w zależności od swojej konstrukcji optycznej, dają nam odwrócone obrazy. A dodatkowo na przykład teleskopy konstrukcji Newtona dają efekt lustrzanego odbicia. Nie ma to oczywiście żadnego znaczenia w przypadku obserwacji astronomicznych. Drugą ważną kwestią jest to, że jakość obrazu, jaki aktualnie daje Twój teleskop, jest w dużym stopniu uzależniona od stanu ziemskiej atmosfery. Światło obiektu, które dociera do Twojego oka, pokonuje grubą warstwę ziemskiej atmosfery, w której podlega zjawiskom ekstynkcji, refrakcji i scintylacji. Te trzy zjawiska powodują, że czasami możesz mieć problem z wyostrzeniem obrazu w swoim teleskopie. Może on także drgać lub delikatnie przeskakiwać. To wszystko w tym filmie. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Do kolejnego filmu. Cześć!